nazywam się Ksenia Kaniewska. Dobrze, że tu jest napisane moje imię i nazwisko, ponieważ chciałabym, żeby Państwo zapamiętali tą pisownię mojego imienia przez KS, bo to nie jest przez X jak serek grecki czy oliwki, bo tak często się zdarza. I ważny adres na dole, pracownia pod skrzydłami, której występuje pracownia Janusza Kaniewskiego. To jest słowo klucz, moja wizytówka, droga, wokół której się kręcą wszystkie projekty, wszystkich ludzi, których spotykam, wszystkie rzeczy, które organizowałam do tej pory, właśnie związane są z drogą. To jest droga na Ukrainę. Poplątane korzenie i korzonki mojej rodziny sprawiły, że głównie zajmuję się właśnie Ukrainą. To są zdjęcia z kolejnych wyjazdów, gdzie zbierałam materiały do wystawy, która była organizowana w Łodzi w 2011 roku. To, co właśnie najbardziej mnie pociąga w tej kulturze, to jest kompletny miks różnych motywów, multiplikacje, kolorystyka, rzeczy, które wydają się kompletnym chaosem i bałaganem, a tak naprawdę są bardzo, bardzo poukładane. I taki cały czas doza jakiegoś humoru, nie przejmowanie się jakimiś standardami, konkretnymi narzuconymi formami. Można właściwie po swojemu dodawać wszystko, jak się chce, czyli cały czas gdzieś kręcimy się wokół poczucia humoru. Zupełnie nikt się nie przejmuje tym, że ogłaszając na przykład konkursy na identyfikację wizualną miasta, ktoś wygrywa, nie zdejmuje się poprzednich nazw. Cały czas gdzieś jest zabawa tą typografią, czcionkami. I jak kiedyś poprosiłam ukraińskiego projektanta Kuzniecowa, aby opisał mi, jaki jest ukraiński design, właśnie przysłał mi taką grafikę. Gdzieś tam jakieś stare babcie, trochę elementów z kreskówek amerykańskich, nowoczesne wzornictwo, stara architektura i znowu droga. Cały czas gdzieś tam pokonałam prawie 10 tysięcy kilometrów, żeby zrobić tą wystawę. Odwiedziłam kilkanaście pracowni, spotkałam się z tymi wszystkimi ludźmi, których nazwiska tu są wypisane i wiedziałam, że wszystko to musi też w Polsce być pokazane na jakimś właśnie motywie drogi. To jest wizualizacja, pokazanie takiego czegoś, co jest na razie jeszcze utopią. Droga przez Europę bez granic, gdzie te granice niestety bardzo mocno mentalnie gdzieś tam jeszcze w nas siedzą, pomijając formalne, które dzielą niestety Europę Zachodnią i Wschodnią. To jest przestrzeń, w której była wystawa zorganizowana w Łodzi. Właśnie tak to chciałam, żeby meble, które sprowadzałam, były osadzone w jakichś konkretnych drogach, które ja mijałam, chcąc spotkać się z tymi ludźmi. Czy to się udało? Wymalowaliśmy drogę, postawiliśmy meble i chyba rzeczywiście się udało. Tak to wyglądało w rzeczywistości. Wszystkie prace stały na tej mojej symbolicznej drodze. I to chyba trochę o to chodziło. Artykuły, które się pokazały po tym całym projekcie, chyba trochę przebiły ten taki mur, o którym mówię. Drugi projekt, Bóg, humor, ojczyzna, to jest coś, co tak naprawdę niedawno się skończyło, ponieważ ciężarówka z meblami rosyjskimi dojechała do Moskwy niecały miesiąc temu. Tytuł wystawy zaszczepnięty jest z rysunku Andrzeja Mleczki, gdzie, jak to autor sam nazwał, pan porzucił skórkę banana i Polak się na niej wypieprzył. Czyli właśnie takie są prace rosyjskie. Jest dyskusja o Bogu, jest trochę humoru i jest dyskutowanie z jakimiś tam mitami ojczyzny, elementami kulturowymi. Jak to wyglądało? No właśnie tak. Bardzo dużo jakiejś mitologii, fantasmagorii, motywy czerpane z literatury, z kultury, nowoczesne technologie, ale właśnie bardzo, bardzo dużo takiej tajemniczości i takiego właśnie tajemniczego. To jest ten moment, który bardzo lubię. Tutaj właśnie po dwóch dobach montażu. Człowiek z ekipy tam już sobie śpi na styropianie i to jest ten moment, kiedy wszyscy śpią, wystawa już stoi i ja sobie chodzę po tej wystawie i mówię, cholera, udało się, wszystko stoi, za chwilę przyjdą ludzie.
To jest drugi moment, który ja jako kurator lubię najbardziej. Przyjeżdżają meble. Rzeczy, na które czekam, które stoją tygodniami na granicy, czekają na wizy, na pozwolenia, wreszcie wjeżdżają. To jest taki moment rzeczywiście najbardziej chyba wzruszający w tym wszystkim. I nie wiem, czy Państwo znają ten rebus na górze kuratorki. To jest bardzo ważny moment, proszę sobie zapamiętać. To jest zdjęcie, które nazwałyśmy Dwie Gracje i Znikający Punkt. Druga Gracja siedzi tutaj, Iwona Kowalczyk. Proszę nas zapamiętać, bo w przyszłym roku trochę mamy zamiar namieszać. Dla osób, które nie znają cyrylicy, nie będę czytać na głos, bo to brzydkie słowo, to jest neon białoruskiego projektanta Celera, który Państwo zobaczą we wrześniu w 2013 roku na wystawie białoruskiej, która będzie niejako zamknięciem tego tryptyku Ukraina, Rosja, Białoruś, na festiwalu Wawa Design, który organizujemy w Warszawie. Druga rzecz, o której gdzieś tam myślę i która może wreszcie uda się zrealizować, to jest wystawa ukraińskiej projektantki Grycji RD. Trzy razy do tego podchodziłam, trzy razy dziewczyna nie dostała wiz, może za czwartym razem się uda, to będzie w maju w poznańskim spocie. Malarstwo, grafika i meble. I coś, co no, nieskromnie powiem, jadę sobie do Odessy, do Muzeum Narodowego, tam wiszą praca mojego dziadka. To jest taka rzecz, która chyba też mobilizuje i to też jest jakiś tam pomysł na przyszłość. Może trzeba z tych swoich korzeni też w jakiś sposób czerpać i je pokazywać. No i znowu, wszystko sprowadza się do jednego. I ten tytuł, który ja tutaj przeczytam, proszę się nie wracać, kurwa perikuloza, to jest właśnie niebezpieczny zakręt. Tablice takie Państwo znajdą we Włoszech. Ja tą drogą podążam prostą. Są te zakręty, są te wizy, są te pozwolenia. Trudno, trzeba łagodnie wchodzić w te zakręty, może się uda. Czego życzę i sobie, i Państwu. Dziękuję.